Chciałbym, abyśmy dzisiaj przez krótką chwilę mogli popatrzeć na jeden fragment Starego Testamentu. Fragment, który znajdujemy w Księdze Wyjścia w 4 rozdziale od wersetu 1 do 17. Nie chciałbym dziś zanadto konkurować z warunkami atmosferycznymi, ponieważ jest to bitwa, którą muszę przegrać. Dlatego też korzystając z tej jeszcze chwili, gdy mam waszą uwagę, chciałbym was skoncentrować na tym fragmencie Bożego Słowa i chciałbym, abyśmy wspólnie w kilku, chociaż krótkich, ale mam nadzieję treściwych słowach wyciągnęli z tego tekstu to, co wierzę, że w ponadczasowy sposób Bóg chce nam powiedzieć. A więc druga Księga Mojżeszowa, rozdział 4, pierwszych 17 wersetów, znajdujemy tutaj następującą historię. Na to odezwał się Mojżesz i rzekł, a jeżeli nie uwierzą mi i nie usłuchają mnie, lecz powiedzą, Pan nie objawił się tobie? A Pan rzekł do niego, co masz w ręku swoim? A on odpowiedział, laskę. I rzekł, rzuć ją na ziemię. A gdy ją rzucił na ziemię, zamieniła się w węża. Mojżesz zaś uciekał przed nim. I rzekł Pan do Mojżesza, wyciągnij rękę i chwyć go za ogon. Wyciągnął tedy rękę i pochwycił go, a on zamienił się znowu w laskę w jego dłoni. Aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba, rzekł Pan jeszcze do niego, włóż rękę swoją w zanadrze. I włożył rękę swoją w zanadrze, a gdy ją wyjął, oto ręka była pokryta trądem i biała jak śnieg. I rzekł, włóż znowu rękę swą w zanadrze. Włożył ją ponownie w zanadrze, a gdy ją wyjął ze swego zanadrza, oto była znowu jak reszta ciała. Jeśli ci tedy nie uwierzą i nie usłuchają przestrogi pierwszego znaku, wtedy uwierzą przestrodze drugiego znaku. A jeśli nawet tym znakom nie uwierzą i nie usłuchają głosu Twego, zaczerpniesz wody z Nilu i wylejesz ją na ziemię. Wtedy woda, którą zaczerpniesz z Nilu, zamieni się na ziemi w krew. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z Twoimi ustami i pouczę Cię, co masz mówić. Ale on rzekł, proszę, Panie, poślij kogoś innego. Wtedy rozgniewał się Pan na Mojżesza i rzekł, czy nie ma Arona, brata Twego Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet jest już w drodze i idzie na spotkanie Twoje. A gdy Cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Ty będziesz mówił do niego i włożę słowa w usta jego, a ja będę z ustami Twoimi i z ustami jego i pouczę Was, co macie mówić. On będzie mówił za Ciebie do ludu, on będzie ustami Twoimi, a Ty będziesz dla niego jakby Bogiem. A laskę tę weź do ręki swojej, bo nią będziesz dokonywał znaków. Istnieje pewne pytanie, które z powodzeniem możemy uznać za pytanie ponadczasowe. Pytanie powtarzane kiedyś, pytanie powtarzane obecnie. Pytanie, które staje się coraz bardziej popularne, im więcej upływa czasu. I to pytanie brzmi, kim jestem? Moglibyśmy być zaskoczeni, ale na poważnych uczelniach świeckich na całym świecie odbywają się poważne konferencje, które skupiają psychologów i socjologów. Konferencje te mają na celu udzielić odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy? Kim jest człowiek? A więc co ciekawe, pytanie to, choć banalne, wraz z biegiem czasu nie traci na swojej aktualności. Dla wielu osób jest to pytanie bez odpowiedzi. Kim właściwie jestem? Co ja tutaj robię? Dokąd zmierzam? Po co żyję? Po co funkcjonuję? Dla wielu osób jest to też pytanie, na które nie jesteśmy w stanie zaakceptować odpowiedzi. Ponieważ gdy pytamy, kim jestem, to ostatecznie pytamy o swoją tożsamość, o to, co nas definiuje. Co jest najgłębszą prawdą o każdym z nas. I staramy się często sami skonstruować własną tożsamość w oparciu o swoje korzenie, o pochodzenie, o status społeczny, o posiadaną edukację, o krąg znajomych,
albo stan posiadania materialnego. Wydaje nam się, że zaczniemy być kimś z chwilą, gdy osiągniemy jakiś cel, który stawiamy przed sobą na horyzoncie. Albo wydaje się, że będziemy kimś, gdy dorobimy się określonego majątku. Albo że będziemy kimś, gdy ruszymy w jakąś wyprawę i zobaczymy rzeczy, które zawsze chcieliśmy zobaczyć. Albo że będziemy kimś, gdy w naszym najbliższym kręgu znajomych będzie osoba, którą często widać w telewizji. Często możemy sami próbować udzielić odpowiedzi na to pytanie, niejako konstruując ją. Jak zdobędę dyplom, jak awansuję, jak się dorobię, jak z moim szefem będę na ty, jak wyjdę za mąż, jak się ożenię, jak będę coś miał, to wtedy będę kimś, wtedy będę miał tożsamość. Ale czasem też staramy się swoją tożsamość konstruować, odgrywając rolę kogoś, kim nie jesteśmy. Jakiś czas temu widziałem skrót pewnego klipu pokazującego polityka, który wchodził do szpitala w czasie, gdy panowała pandemia. Polityk ten nie miał na swojej twarzy oczywiście maseczki ochronnej, a w czasie pandemii takowe trzeba było nosić. I gdy zwróciła mu uwagę pielęgniarka, proszę założyć maskę, odpowiedział, noszę ją całe życie. A więc politycy, jak rzadko kto, są nauczeni odgrywania roli kogoś, kim nie są. Ale każdy z nas często w bardziej bądź mniej subtelny sposób stara się zbudować własną tożsamość poprzez odgrywanie roli kogoś, kim nie jesteśmy. Potrafimy być bardziej dzielni niż zwykle jesteśmy, mniej wrażliwi niż zwykle jesteśmy, aby się z nami liczono, abyśmy zbudowali w oparciu o to jakąś tożsamość. Czerpiemy z celebrytów, czerpiemy z show biznesu, czerpiemy z gwiazd sportu, czerpiemy z ludzi, których podziwiamy i chcemy wreszcie być kimś, a więc gramy rolę, do której nie zostaliśmy stworzeni. I w całym tym zamieszaniu dotyczącym pytania, kim naprawdę jestem, Biblia niezmiennie twierdzi, że istnieje obiektywna prawda o każdym z nas. Niezależna od naszego wieku, niezależna od naszej edukacji, niezależna od tego, ilu mamy przyjaciół, a ilu mamy wrogów, niezależna od tego, ile zarabiamy, niezależna od tego, ile odnieśliśmy sukcesów, a ile porażek. Biblia twierdzi, że istnieje prawda o nas, niezależna od nas samych, niezależna od tego, kim jesteśmy. I w księdze Jeremiasza, w rozdziale 29 i w wersecie 11, Bóg stwierdza, ja wiem, jakie myśli mam o was. A więc Bóg coś o nas myśli i Jego myśli są niezmienne, są stałe, są zgodne z Jego naturą, są niezależne od upływającego czasu, niezależne od miejsca, w jakim się znajdujemy, niezależne od naszego nastroju, a nawet niezależne od tego, co my sami o sobie myślimy. Bóg zapewnia nas, że nie tylko o nas myśli, ale Jego myśli są niezmienne. I Boże myśli o każdym z nas zawierają trzy kategorie. Po pierwsze, jest coś, co Bóg chce dla każdego z nas zrobić. Bóg każdego z nas chce zbawić. Po drugie, jest coś, co Bóg chce zrobić w nas. Bóg chce nas zmienić od wewnątrz. I wreszcie jest coś, co Bóg chce zrobić przez nas. Bóg przez każdego z nas chce objawić temu światu swoją chwałę i swoją wielkość. I gdy zauważamy, że jest coś, co Bóg chce zrobić dla nas, często odpowiadamy w sposób otwarty. Wyciągamy nasze ręce i z dużą chęcią przyjmujemy to, co Bóg chce nam dać. Gdy słyszymy, że jest coś, co Bóg chce zrobić w nas, zmienić nas od wewnątrz, często odpowiadamy z dużo większym sceptycyzmem. Ale ostatecznie często się na to zgadzamy, ponieważ no, któż jest bez błędu? Któż jest doskonały? W piątek słyszałem w swojej pracy rozmowę pomiędzy mężem i żoną, którzy pracują razem. Mąż powiedział do żony podczas jakiejś sprzeczki w miejscu pracy. Powiedział, wiesz co, jeśli ty zawsze masz rację, to by znaczyło, że ja zawsze jestem w błędzie. A więc doszedł do przekonania, że jest ktoś, kto ma zawsze rację, ktoś, kto się nigdy nie myli. Ale niezależnie od słów, które wypowiadamy podczas uniesień emocjonalnych, ostatecznie wiemy, że każdy jest niedoskonały. A więc gdy mierzymy się z prawdą, że Bóg chce coś zrobić w nas, podchodzimy do tego również często w sposób otwarty.
Któż nie potrzebuje się zmieniać? Ale gdy słyszymy, że jest coś, co Bóg chce zrobić przez nas, tutaj często pojawia się największy opór. Rozglądamy się naokoło i widzimy tak wiele osób, które bardziej by nadawały się do tego, żeby Bóg coś przez nich zrobił. Dlaczego? Dlatego, że nasz obraz nas samych jest inny niż Boży obraz nas. Skupiamy się często na własnych wadach. Widzimy naszą przeszłość, która nie pozwala nam myśleć, że moglibyśmy coś zrobić dla Boga. I nie zbliżamy się nawet trochę do rzeczy, które Bóg chce przez nas uczynić, gdybyśmy potrafili tylko Mu zaufać. Gdy dowiadujemy się, że jest coś, co Bóg chce robić przez nas w świecie, w którym żyjemy, to właśnie świadomość naszych wad i naszych niedoskonałości, świadomość naszej przeszłości, świadomość naszych potknięć hamuje nas i sprawia, że nie zbliżamy się do miejsca, w którym Bóg chciałby nas użyć skutecznie. Ale nasz problem nie jest odosobniony. Gdy otwieramy Biblię, gdy otwieramy szczególnie drugą Księgę Mojżeszową, spotykamy ludzi, spotykamy człowieka, który również borykał się z kryzysem własnej tożsamości. Gdy mówimy o kryzysie własnej tożsamości, mówimy o sytuacji, w której z jednej strony widzimy, jacy jesteśmy, a z drugiej strony widzimy, jacy chcemy być. I dostrzegamy, że pomiędzy tymi dwoma obrazami dochodzi do zderzenia. Wiemy, jacy jesteśmy, wiemy, jacy chcemy być i zauważamy, że te dwa obrazy z sobą nie licują. Mamy obraz tego, jacy chcemy być, ale również znamy prawdę o sobie i zauważamy przepaść pomiędzy tymi dwoma światami i tej przepaści nie da się przeskoczyć. Każdy z nas w jakiś sposób się z tym mierzy. Każdy z nas na jakiejś płaszczyźnie życia dostrzega to pęknięcie. Męska grupa od kilku miesięcy mobilizuje się dzielnie co wtorek, a czasem co czwartek około godziny 18, aby poprawić swoją kondycję fizyczną i na boisku w Sobinie biega za piłką. I w przerwie pomiędzy połowami, gdy siadamy, aby chwilę odetchnąć i upewnić się, że jeszcze żyjemy, niejednokrotnie daje się słyszeć właśnie tego typu głosy. Ktoś powiedział, jak zobaczyłem tą piłkę, to rozum za nią poszedł, ale kilogramy zostały z tyłu. Często, gdy dojrzewamy, gdy rośniemy, to zauważamy pęknięcie nawet w tej materii, pomiędzy tym, gdzie jesteśmy, a gdzie jeszcze chcielibyśmy być. Mentalnie wielu z nas ma jeszcze 20 albo 30 lat, ale gdy dochodzi do jakiegoś wysiłku fizycznego, zauważamy, że nasz organizm kłóci się z naszym zrozumieniem nas samych. Czasem to pęknięcie dostrzegane jest w dużo bardziej subtelnych materiach naszego życia. Wydaje nam się, że jesteśmy dojrzalsi emocjonalnie, ale wystarczy nas czasem sprowokować, nadepnąć na odcisk, ugryźć w palec i zauważamy, że wypływają z nas emocje, co do których byliśmy pewni, że już ich tam nie ma. Niejednokrotnie, gdy słyszymy krytykę na swój temat albo złe zdanie wypowiedziane pod swoim adresem, zauważamy, że w naszej głowie pojawiają się myśli, których się nie spodziewaliśmy. Byliśmy przekonani, że jest to przeszłość, którą zostawiliśmy za sobą. A więc każdy z nas często w różnych obszarach naszego życia zauważa, że istnieje pęknięcie pomiędzy tym, jacy jesteśmy, a jacy chcielibyśmy być. I dziś przyjrzymy się bardzo krótko postaci biblijnej, która również zmagała się ze świadomością, że nie jest taka, jaka powinna być. Przyjrzymy się osobie Mojżesza. Gdybyśmy mieli czas, aby przeczytać trzeci rozdział Księgi Wyjścia, poznalibyśmy historię jego powołania. Zauważylibyśmy, że w dziesiątym wersecie trzeciego rozdziału Bóg posyła Mojżesza, aby poszedł do Egiptu. Natomiast od wersetu 11 trzeciego rozdziału rozpoczyna się pewien kryzys w myśleniu Mojżesza. I ten kryzys ewoluuje przez cały trzeci rozdział i dojrzewa w rozdziale 4. I to właśnie w tym momencie spotykamy tę postać, w momencie najgłębszego wewnętrznego kryzysu.
W pierwszym wersecie odczytanego rozdziału znajdowaliśmy następujące słowa. Na to odezwał się Mojżesz, w tym momencie Mojżesz odpowiada do Boga na jego powołanie i rzekł, a jeżeli mi nie uwierzą, jeżeli mnie nie usłuchają, ale powiedzą, Pan nie objawił się Tobie. Więc mamy pierwszy powód, dla którego Mojżesz uważa, że nie nadaje się do tego, do czego powołuje go Bóg. I powód ten brzmi, nie jestem wiarygodny. Mojżesz ma świadomość, że jest coś, co chce przez niego uczynić Bóg. Ale patrzy na samego siebie i dochodzi do przekonania, że nie jest wiarygodny. I boi się, że gdy pójdzie do ludzi, którzy go znają, zobaczą oni tego Mojżesza, którego pamiętają ze starych, dobrych lat i powiedzą, Mojżesz, ty chyba się znowu nie wyspałeś. Tobie miałby się objawić Bóg? A więc Mojżesz myśli, oni wiedzą, kim jestem. Wiedzą, jaki jestem. Wiedzą, że nie jestem doskonały. Pamiętają mnie, gdy jeszcze byłem taki mały i podkradałem. Pamiętają, że gdy dorastałem, oszukiwałem i kłamałem. A więc Mojżesz myślał w podobnych kategoriach do każdego z nas. Co jeśli mi nie uwierzą? Przecież pamiętają, jaki byłem. Słowa prowokują wspomnienia i każdy z nas ma jakąś przeszłość. Jest coś, co każdy z nas zrobił i z czego nie jest dumny. Jest coś, co każdy z nas pomyślał i nie chcielibyśmy, aby ci, którzy są naokoło nas, znali nasze myśli. Mamy przeszłość, która często nas prześladuje i podąża za nami krok w krok, krok w krok, niczym cień. Czujemy się często winni w relacjach z innymi, ponieważ słowa prowokują wspomnienia. Czujemy się często winni wobec rodziców, rodzice wobec dzieci. Czujemy się winni wobec naszego rodzeństwa, wobec naszych znajomych. Ciężko prowadzić bliskich do Boga, ponieważ oni wiedzą, jacy byliśmy. Ciężko powiedzieć sąsiadom, coś więcej o Bogu, ponieważ to oni byli świadkami najbardziej zagorzałych domowych dyskusji. Ci, którzy są najbliżej nas, najlepiej wiedzą, że nie jesteśmy doskonali. Odczuwamy przepaść pomiędzy tym, kim jesteśmy, a kim chcielibyśmy być. I w efekcie często bywamy sparaliżowani i nie robimy nic. Albo też stajemy się demonstracyjni, chcemy coś udowodnić. Zachowujemy się, jak gdyby w nas nie było tej niepewności. Ciekawe, że Mojżesz miał ten sam problem, który ma wielu z nas. Ciekawe, że rozdział 4 jest w Biblii. Dlaczego Bóg zdecydował się utrwalić historię kryzysu Mojżesza? Dlaczego my dzisiaj do niej wracamy? Dlaczego ją czytamy? Otóż przede wszystkim dlatego, że porażki nie są wymówką, abyśmy nie służyli Bogu. Nasza przeszłość nigdy nie powinna kształtować naszej przyszłości. Możemy stale przebywać w naszej przeszłości i rozpamiętywać to, jacy byliśmy. Albo możemy zaufać Bogu i nazwać przeszłość przeszłością i skupić się na tym, co przed nami i zrobić wreszcie lepszą rzecz. A więc jeśli kryjemy w sobie przeszłość, z której nie jesteśmy dumni, jeśli są wspomnienia, które za nami podążają i nas paraliżują, Biblia daje nam lepsze rozwiązanie. Biblia zachęca nas do tego, abyśmy się najpierw upamiętali, co oznacza, że zmieniamy swoje myślenie. Gdybyśmy mogli cofnąć czas, nie zrobilibyśmy rzeczy, które zrobiliśmy. Postąpilibyśmy inaczej, postąpilibyśmy lepiej. Po drugie, Biblia nas prowadzi do zadośćuczynienia. Jeśli w przyszłości kogoś skrzywdziliśmy, powinniśmy krzywdę naprawić. Po trzecie, Biblia nas prowadzi do postanowienia. Już więcej nie zrobię rzeczy, które zrobiłem. I wreszcie, Biblia daje nam gwarancję przebaczenia. Nasza przeszłość będzie przeszłością i będziemy mogli ją zostawić za sobą. Następnym razem, gdy diabeł będzie nam przypominał o naszej przeszłości, jacy byliśmy, będziemy mieli prawo przypomnieć mu o jego przyszłości, gdzie on skończy, ponieważ będziemy usprawiedliwieni przez moc ofiary Chrystusa. A więc
Nasze porażki nie powinny nas paraliżować. Nasza przeszłość może pozostać w przeszłości. Możemy stać się zdolni do tego, aby wypełnić wielkie zadanie, które przed każdym z nas ma Bóg. Na tym jednak Mojżesz nie kończy. Jest coś jeszcze, co sprawia, że nie czuje się gotowy do wypełnienia zadania, do którego Bóg go posyła. W wersecie 10 czytamy, że Mojżesz rzekł do Pana: proszę, Panie, nie jestem mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego: kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym, albo głuchym, widzącym, albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Jaka jest druga wymówka, której używa Mojżesz? Druga wymówka brzmi tak: nie jestem zdolny. W myśleniu Mojżesza Bóg chce go do czegoś użyć, ale Mojżesz znowu patrzy sam na siebie i dochodzi do wniosku, że jest pewien problem, którego Bóg nie naprawił, nie uzdolnił go, nie obdarował go. A więc nie chodzi już o jego wiarygodność, ale w tym wypadku chodzi o jego zdolność. Często wydaje się tak każdemu z nas, że jest więcej rzeczy, których nie potrafimy, aniżeli tych, które potrafimy. Z jednej strony chcielibyśmy coś zrobić dla Boga, ale gdy patrzymy sami na siebie, dochodzimy do przekonania, że jest tak wiele rzeczy, których zrobić nie umiemy, nie potrafimy, a tym samym nie możemy. Zapominamy przy tym o tym, że każdy ma coś, w czym nie czuje się zdolny. Że każdy w jakimś zakresie nie jest obdarowany, a tym samym każdy z nas w jakimś obszarze zmaga się z brakiem poczucia pewności. Musimy równocześnie pamiętać, że wrodzone talenty są iluzją. Większość socjologów uważa, że wrodzone talenty odgrywają dużo mniejszą rolę w naszej użyteczności, aniżeli nasz wysiłek. Mojżesz popełniał więc te dwa błędy. Myślał, że jest wyjątkowy we własnych wadach. Każdy z nas myśli, że ma wady i jesteśmy wyjątkowi. Gdy patrzymy naokoło siebie, wydaje nam się, że widzimy same obdarowane osoby. Gdy otwieramy gazetę, wydaje nam się, że widzimy same piękne osoby. Gdy czytamy literaturę, wydaje nam się, że czytamy same elokwentne osoby. Gdy oglądamy telewizję, wydaje nam się, że widzimy same wysportowane osoby. A tym samym wydaje nam się, że w naszych wadach jesteśmy unikalni, niepowtarzalni. Cały świat ma coś, tylko my nie mamy niczego. I dajemy się oszukać tak, jak oszukał się Mojżesz. Myślimy, że jesteśmy wyjątkowi w naszych wadach. I po drugie, myślimy, podobnie jak Mojżesz, że kluczem są wrodzone zdolności, a nie wysiłek. Wydaje nam się, że ci, którzy są naokoło nas i mają coś, mają to coś dlatego, że z tym czymś się urodzili. I wydaje nam się, że wrodzony talent jest kluczem. Kluczem jest wysiłek. Część z was, ta część, która zna mnie od być może urodzenia, albo zna moich rodziców, albo historię mojej rodziny, zna również historię chorób, przez które przeszedłem. I w mojej dokumentacji medycznej, która gdzieś jest przechowywana w domu moich rodziców, znajduje się dokument podpisany przez lekarza specjalistę. Dokument mówiący, że Mateusz nigdy nie będzie się rozwijał intelektualnie na równi z innymi dziećmi. Wynika to z pewnych błędów medycznych, z którymi się mierzyłem, mając 6 i 7 lat. Doktor, który mnie prowadził, popełnił fatalny błąd, w wyniku czego zachorowałem na zapalenie opon mózgowych, a następnie, gdy trafiłem do szpitala, tych błędów było jeszcze więcej. W efekcie moja dokumentacja medyczna mówi, że nigdy nie będę się rozwijał intelektualnie tak jak inne dzieci. Miałem być kaleką cierpiącym na niedowład nóg. A więc łatwo było również myśleć, że kluczem jest to, z czym się rodzimy. Albo ktoś coś ma, albo ktoś czegoś nie ma. Albo się ma szczęście, albo szczęścia się nie ma. Kluczem jest zaufanie Bogu.
jeżeli Bóg ma jakiś plan dla naszego życia, Bóg ten plan zrealizuje niezależnie od tego, co myślimy o sobie my sami, albo niezależnie od tego, co na nasz temat ma nam do powiedzenia nasze otoczenie. Rozwiązaniem jest zaufać Bogu. Rozwiązaniem jest włożyć wysiłek w realizację tego, czego od nas oczekuje Bóg. I wreszcie Mojżesz zmierza do wytłumaczenia numer 3. W wersecie 13 Mojżesz wreszcie mówi: Panie, poślij kogoś innego. A więc teraz Mojżesz mówi: nie jestem dostępny. Mojżesz chce schować się za kimś innym. Mojżesz chce, aby to, czego oczekuje Bóg, stało się przez kogoś innego. A więc nie kwestionuje wagi Bożego planu. Nie dyskutuje już z Bogiem. Nie uważa, że to, co Bóg chce zrobić, jest nieistotne. Ale kwestionuje Boże decyzje kadrowe. Uważa, że on nie jest najlepszym instrumentem do tego, aby Bóg wypełnił swój wielki plan, aby Boże zadanie się zrealizowało. Podobnie jest z każdym z nas. Często zgadzamy się z Bogiem w teorii, ale problem pojawia się w praktyce. Powtórzę to jeszcze raz. Dla wielu z nas teoria Bożego działania nie jest problemem. Problemem staje się praktyka. W Ewangelii Jana w 4 rozdziale znajdujemy rozmowę Jezusa z Samarytanką. I to właśnie podczas tej prostej rozmowy Jezus zwraca się do tej kobiety i mówi, że prawdziwi czciciele będą Boga wielbić w duchu i w prawdzie. I tym jest prawdziwe uwielbienie Boga. I gdy czytamy ten fragment Ewangelii, wszyscy zgadzamy się z tym w teorii. Ale problem jest w praktyce. Gdy przychodzi do tego, aby faktycznie wielbić Boga, żyjąc w prawdzie, mówiąc sobie prawdę. Dalej, gdy przechodzimy do Ewangelii Mateusza, rozdział 28 i widzimy Jezusa, który szykuje się do odejścia z tej ziemi, gromadzi wokół siebie uczniów i daje im ten wielki nakaz: idźcie i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Zgadzamy się z tym w teorii. Ale ilu ludzi prowadzimy w praktyce do Chrystusa? Ile osób dzisiaj prowadzisz w praktyce do Chrystusa? W twoim miejscu pracy, na twojej uczelni, w twojej szkole, tam gdzie jesteś. W teorii brzmi to dobrze. Idźcie i czyńcie uczniami. I nie mamy z tym problemu w teorii. Problem jest w praktyce. Ponieważ gdy musimy się obejrzeć naokoło siebie i zobaczyć tych ludzi, których prowadzimy, to się okazuje, że sala jest pusta. Problem jest w praktyce. Gdy cofamy się do kazania na górze i znajdujemy słowa Jezusa, który mówi: niech wasze światło świeci tak, aby było widziane przez tych, którzy są naokoło. Fragment ten brzmi fenomenalnie w teorii. Chrześcijanin jest niczym zapalona świeca postawiona na górze, tak, że wszyscy, którzy znajdują się naokoło, widzą to światło. Ale w praktyce, ile osób patrzy na nasz charakter i mówi: to jest charakter chrześcijanina. To jest ktoś, kto reprezentuje Chrystusa. Tak może zareagować tylko ktoś, kto zna Boga. Tyle pokoju, tyle cierpliwości, tyle miłości może być tylko w osobie, która została zmieniona mocą Ewangelii. W teorii brzmi to dobrze. Jesteśmy światłem, które świeci na górze. Ale w praktyce? Jak pokonać problem, z którym mierzył się Mojżesz? Jak pokonać problem, z którym mierzymy się my? Jak przeskoczyć przepaść oddzielającą to, kim jesteśmy, od tego, kim chcemy być, kim powinniśmy być? W jaki sposób Bóg odpowiada na problemy Mojżesza? Gdy Mojżesz mówi: nie jestem wiarygodny, Bóg odpowiada pytaniem, które znajdujemy w wersecie 2: co masz w swoim ręku? Zwróćcie proszę uwagę, że z chwilą, gdy Mojżesz kwestionuje swoją adekwatność i mówi: nie jestem wiarygodny, nikt mi nie uwierzy, Bóg robi użytek z tego, co Mojżesz ma w swojej dłoni. W wersecie 5 Bóg mówi: aby ci uwierzyli, że ci się ukazał Pan, Bóg ojców ich, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka, Bóg Jakuba. Aby ci uwierzyli, że mnie poznałeś.
Więc czego Bóg oczekuje od Mojżesza w jego kryzysie? Gdy Mojżesz mówi, nie jestem adekwatny, mam za sobą paskudną przeszłość. Bóg oczekuje, aby Mojżesz opowiedział im konkretną historię. Historię spotkania z Bogiem. Czy mamy historię do opowiedzenia? Czy jest jakaś nasza historia spotkania z kimś większym niż my, którą możemy opowiedzieć? Gdy Mojżesz mówi, nie jestem wiarygodny, Bóg na to odpowiada, jestem Bogiem. Idź i opowiedz naszą historię. Idź i opowiedz, jak się spotkaliśmy. I Bóg nie wyposaża Mojżesza w nic nowego, ale zadaje mu pytanie, co masz w swoim ręku? Co oznacza, że mamy wszystko, co potrzebujemy, aby opowiedzieć historię. Bóg nie musi stworzyć niczego nowego. Bóg nie musi nam dać niczego nowego. Bóg nie wyposaża nas w nową rzecz. W momencie, gdy spotykamy się z Bogiem i nasze życie jest przemienione przez moc Ewangelii, historia tego spotkania jest wystarczająca, aby nasza przeszłość pozostała przeszłością, aby nasza przyszłość była budowana na nowo. Potem, jak zwróciliśmy uwagę, Mojżesz mówi, nie jestem zdolny. Ale wtedy Bóg znowu zadaje mu pytanie. Spójrzcie na werset 11. Kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Zwróćcie uwagę, że z chwilą, gdy Mojżesz kwestionuje swoją zdolność, swoje obdarowanie i swoje talenty i mówi, no dobrze, nawet jeżeli moja przeszłość została zapomniana, moja przyszłość może być nowa, nie mam zdolności, nie mam talentów, aby mógł zrobić cokolwiek użytecznego dla Boga w Jego Królestwie. Nie umiem śpiewać, nie umiem grać, nie powiem porywającego kazania, nie upiekę ciasta na kawiarenkę. Właściwie, co może zrobić ktoś taki jak ja? I wtedy Bóg zadaje mu pytanie, kto czyni człowieka niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym. Kto dał człowiekowi usta? Czy nie ja, Pan? A więc nie mówi Bóg do Mojżesza, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, jesteś piękny, umiesz śpiewać, umiesz grać, to ciasto na pewno ci wyjdzie. Żadna z tych rzeczy nie pojawia się w tekście. Bóg mówi raczej, jesteś takim, jakim cię uczyniłem. Właśnie takim wyszedłeś z mojej ręki, takim cię ukształtowałem, takim cię stworzyłem, tak cię ukonstytuowałem, tak cię obdarowałem, tak połączyłem wszystkie zwoje. Jesteś dokładnie takim, jakim miałeś być, jakim chciałem, abyś był. A więc jeśli mówimy, nie jestem zdolny, Bóg uważa, że jesteśmy stworzeni idealnie do zadania, które jest przed nami. Idealnie. Nikt nie jest stworzony lepiej, nikt nie jest wyposażony lepiej, nikt nie jest obdarowany lepiej. Gdy wydaje ci się, że jesteś niezdolny, aby zrobić cokolwiek dla Boga, Bóg nie kłamie, że jesteśmy kimś, kim nie jesteśmy. Bóg raczej stwierdza, że stworzył nas idealnie do zadania, które przed nami stawia. I wreszcie Mojżesz stwierdza, ale nie jestem dostępny, nie mam czasu, mam coś zaplanowane. I to właśnie w tym momencie dzieje się coś, co zdarza się raczej rzadko w Biblii. Dowiadujemy się, że Bóg się rozgniewał. Czy jest to możliwe, żeby Bóg się gniewał? Czy On się czasem gniewa? I w wersecie 14 czytamy, że Bóg rozgniewał się na Mojżesza. I stwierdził, czy nie ma Arona, brata twego, Lewity? Wiem, że on umie mówić, a nawet już jest w drodze. Idzie na twoje spotkanie, a gdy cię zobaczy, uraduje się w sercu swoim. Widzicie, Bóg nie oczekuje, że będziemy potrafili zrobić wszystko. Bóg nie oczekuje, że będziemy umieli robić rzeczy, których robić nie potrafimy. Ale dowiadujemy się z tej historii, że Bóg otoczy nas ludźmi, którzy będą uzupełniać nasze wady. I co najważniejsze, dowiadujemy się, że Bóg ruszy razem z nami. Na stwierdzenie, nie jestem dostępny, Bóg mówi,
wyślę z tobą Arona. I dodaje, ja sam również z wami pójdę. A więc gdy mówimy, nie jestem dostępny, Bóg odpowiada, jestem Bogiem, pójdę z tobą. Czego nas ta historia uczy? Historia ta pokazuje nam kilka ważnych rzeczy. Gdy zderzamy się ze świadomością, że jesteśmy na tej ziemi po coś, że każda minuta życia, którą dał nam Bóg, jest dana nam po to, abyśmy mogli Go uwielbić. Każda godzina życia, która jest nam dana, dana jest nam po to, abyśmy mogli żyć na Jego chwałę. Jesteśmy tutaj po to, aby demonstrować chwałę Jezusa Chrystusa w świecie, który jest pogrążony w ciemności. Gdy zderzamy się ze świadomością, że jesteśmy tu po coś, równocześnie będziemy się zderzać ze świadomością naszej nieadekwatności do tego, aby wypełnić Boży cel, który przed nami stoi. I wtedy powinniśmy pamiętać o następujących trzech rzeczach. Są to wnioski, które płyną z tej historii. Po pierwsze, zaakceptuj to, czego nie możesz zmienić, jako część Bożego planu. Zaakceptuj to, że jesteś stworzony doskonale do wykonania zadania, które jest przed tobą. A więc gdy stajemy w obliczu świadomości jakiegoś zadania, kluczowa jest akceptacja i zaufanie Bogu. Po drugie, buduj w swojej relacji z Bogiem kolejne rozdziały. Nie dopuść nigdy do tego, aby w twoim życiu przyszedł taki moment, taka chwila, w której pomyślisz sobie, ja już do niczego nie nadaję. Ja już sobie siądę z boku. Ja już popatrzę, jak inni to robią. Ja już chciałbym odpocząć. Niezależnie od miejsca, w jakim jesteśmy w naszym życiu, niezależnie od naszego wieku, Bóg stale coś przed nami kładzie. Bóg wciąż coś dla nas ma. Warto budować kolejne rozdziały w relacji z Bogiem. Kilka tygodni temu mieliśmy spotkanie pastorów w zakościelu pod Warszawą. Jeden z zaproszonych gości opowiadał historię pastora baptystycznego, który w wieku prawie 80 lat zdecydował, aby nie być ciężarem dla swoich dzieci i podjął świadomą decyzję, że chce ostatnie lata swojego życia spędzić w ośrodku dla osób samotnych. To właśnie tam chciał zamknąć ten ostatni rozdział swojego życia. I gdy przyjechał jeden z jego przyjaciół, który jeszcze był w aktywnej służbie pastorskiej, był zszokowany, ponieważ ten pastor baptystów, który znalazł się z własnej woli w ośrodku dla osób starych i samotnych, powiedział mu tak: w całej mojej służbie pastorskiej nie byłem tak efektywny jak teraz. Ponieważ to właśnie teraz moje drzwi są stale otwarte i wszyscy ci staruszkowie ustawiają się w kolejce, aby móc ze mną porozmawiać i dowiedzieć się czegoś z wspaniałości osoby i dzieła Jezusa Chrystusa. W całej mojej służbie nie miałem do czynienia z tak wieloma osobami, które były tak głodne Ewangelii jak teraz. Jaki wniosek płynie z historii, którą czytaliśmy? Buduj kolejne rozdziały w twojej relacji z Bogiem. Nie zamykaj ich na zawsze. Jeśli zamyka się jakiś, to po to, aby otworzył się kolejny. Lepszy, wspanialszy, głębszy, piękniejszy. Niezależnie od miejsca, w którym jesteś, buduj kolejne rozdziały. I wreszcie koncentruj się na Bogu, nie na sobie. Tak długo, jak będziemy na siebie patrzeć, będziemy dostrzegać własną nieadekwatność, brak talentów, brak zdolności, brak czasu, brak umiejętności. I przed nasze oczy wciąż na nowo będzie się nasuwać nasza przeszłość, podpowiadając nam, że pewne rzeczy może zrobić każdy, ale nie my. Pamiętajmy zatem, że Bóg ma o nas myśli, które są stałe, niezmienne. Myśli, które są wyższe niż nasze. A więc kiedykolwiek myślimy o zadaniu, które Bóg dla nas ma, patrzmy na Niego, a nie na nas, ponieważ tylko wtedy będziemy posileni, a nie zdewastowani. Do tego chciałbym was wszystkich zaprosić. Do budowania z Bogiem,
do bycia użytecznym w Jego Królestwie i do myślenia o sobie samym tak, jak myśli o nas Bóg. Powstańcie, proszę, zakończymy naszą społeczność wspólną modlitwą. Drogi nasz Panie i Boże, jestem tak bardzo wdzięczny Tobie za to, że Twoje słowo jest ponadczasowe, że się nie myli, że jest wciąż adekwatne i wciąż prowadzi nas do właściwych odpowiedzi na pytania, które wciąż nas trapią. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że myśli, które masz o nas, są wyższe niż myśli, które mamy sami o sobie. Dziękuję Tobie, Ojcze, za to, że możemy Tobie ufać, że możemy w Tobie się zanurzyć i możemy w Tobie odpocząć. Dziękuję Tobie za to, że zmazujesz naszą przeszłość i kreujesz nową przyszłość. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że czynisz nas użytecznymi w Twoim Królestwie dla Twojej chwały. Dziękuję Tobie za to, Panie, że możemy patrzeć na Ciebie, a nie na siebie. I to właśnie wtedy doznajemy pocieszenia, to właśnie wtedy jesteśmy umocnieni, to właśnie wtedy nasze wnętrze wypełnia nadzieja. Modlę się, Ojcze, abyśmy zawsze pamiętali o tym, że jest tak wiele rzeczy, które możemy uczynić dla Twojej wiecznej chwały. Modlę się, Panie, abyśmy pamiętali o tym, że największą prawdą o każdym z nas jest to, że jesteśmy Twoimi dziećmi stworzonymi na Twoją chwałę, aby świadczyć całemu światu Twojej wielkości. Spraw, Panie, abyśmy w tym wielkim dziele byli zawsze użytecznym narzędziem w Twojej dłoni. I spraw, Panie, abyśmy służąc Tobie zawsze zwracali uwagę na Ciebie, a nie na nas samych. Daj nam schronić się w cieniu Twojego krzyża, a Ty jaśniej, Ty bądź naszym światłem, Ty bądź naszym życiem i Ty bądź nadzieją dla świata, który pogrąża się coraz bardziej i bardziej w ciemności. Ty bądź uwielbiony we wszystkim, drogi nasz Boże, przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Amen.